Szpiegul.pl, cześć. Dziś o osłonie kontrwywiadowczej. W ostatnim odcinku wyjaśniliśmy sobie, czym jest bezpieczeństwo biznesu, za pośrednictwem jakich systemów jest ono zapewniane oraz jaką rolę odgrywa w tym wszystkim zarządzanie ryzykiem. Dziś opowiemy sobie troszkę o ochronie działań firmy, czyli jej środowiska wewnętrznego. Bezpieczeństwo w tym zakresie zapewniane jest poprzez realizowanie działań określonych jako kontrwywiad gospodarczy lub osłona kontrwywiadowcza. W maksymalnie uogólnionym znaczeniu tego słowa owa osłona dotyczy bezpieczeństwa prawnego, tajemnic firmy oraz kontrinwigilacji. Zaczynamy. Kontrwywiad gospodarczy to system działań ukierunkowanych na przewidywanie, w miarę wczesne wykrywanie oraz neutralizację zagrożeń dla bezpieczeństwa informacyjnego firmy, pochodzących zarówno z otoczenia firmy, jak i z destrukcyjnych działań w środowisku wewnętrznym, czyli w firmie. Bezpieczeństwo prawne dotyczy istotnych i praktycznych kwestii prawnych dla funkcjonowania, na przykład compliance, czyli zapewnienie zgodności działalności z regulacjami prawnymi, z normami, z zaleceniami. Ochrona danych osobowych, ochrona marki, czyli walka z nieuczciwą konkurencją, walka z podróbkami. Ochrona własności intelektualnych, czyli patentów, know-how, praw autorskich, praw pokrewnych. Bezpieczna współpraca z kontrahentami. Chodzi o umowy i umowy w ogólności oraz o klauzule poufności w nich stosowane. Walka z nieuczciwą konkurencją, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, pomawianie, utrudnianie dostępu do rynku, nieuczciwa, a nawet zakazana reklama. Przeciwdziałanie bezprawiu urzędniczemu oraz minimalizacja negatywnych dla firmy skutków działań, na przykład fiskusa w trakcie działań kontrolnych. Działania antywindykacyjne i przeciwdziałające upadłości firmy. Rozwiązywanie sporów gospodarczych, windykacja należności, ochrona informacji niejawnych w rozumieniu ustawy oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa itd., itd. To pokazuje przekrój problematyki prawnej w firmie i jak wiele jest do zrobienia, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa biznesu w tej właśnie materii. Tajemnice firmy. Z informacjami niejawnymi zdecydowana większość firm nie ma do czynienia w ogóle, a jeśli już, to po prostu należy spełnić wymogi ustawowe, które wynikają bezpośrednio z ustawy o informacji niejawnej. Inaczej jednak ma się sprawa z wiedzą chronioną w firmie. Określa się ją jako tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę firmy. Nie jest to informacja niejawna w rozumieniu ustawy. Jest to wiedza jawna, ale nie ujawniona do wiadomości publicznej. Jest ona przez firmę chroniona, na przykład poprzez zarejestrowanie patentu, albo utajona, na przykład know-how, którego się na zewnątrz po prostu nie wynosi, z uwagi na to, że posiada ona wartość ekonomiczną. Owa ochrona polega na podjęciu przez firmę działań, które są niezbędne do zachowania poufności takiej informacji. Informacji takiej nie wolno wykorzystywać niezgodnie z wolą autora, chyba że posiada się upoważnienie ustawowe, ani też czerpać z niej korzyści. Naruszenie zasad ochrony takiej informacji skutkuje sankcją prawną. Tajemnica przedsiębiorstwa znajduje umocowanie prawne w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zadaniem pionu bezpieczeństwa biznesu jest stworzenie polityki bezpieczeństwa informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w celu identyfikacji i ochrony tych zasobów informacyjnych. Poza kwestią prawnej ochrony tego typu informacji istnieje cały szereg danych i informacji podlegających ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem, wyniesieniem poza firmę. Po to właśnie tworzy się system bezpieczeństwa informacji zgodnie z normami ISO 27001 i pokrewnymi oraz na przykład w oparciu o wymogi ustawowe, takie jak RODO, UODO. Kontrinwigilacja. Kontrwywiad gospodarczy prowadzony jest przez ludzi o wysokim poziomie profesjonalizmu
przygotowanych multidyscyplinarnie. To chyba już udało mi się udowodnić. W ramach osłony kontrwywiadowczej ci właśnie ludzie potrafią stosować środki wykrywające i przeciwdziałające inwigilacji prowadzonej wobec firmy i jej pracowników. I często właśnie znajomość metodyki stosowania inwigilacji powoduje, iż profesjonalistów wywiadu bezpieczeństwa biznesu traktuje się w kategoriach szpiegów, a tak nie jest. Wywiad w biznesie jest działaniem legalnym, tylko i wyłącznie. Podobnie jak inteligencja analityczna czy bezpieczeństwo biznesu. Znajomość metod i środków służących inwigilacji jest wymagana od pracowników tylko w celu podejmowania działań kontrinwigilacyjnych, ochronnych i wykrywczych. I tyle. Jakie działania możemy uznać za kontrinwigilacyjne? Wykrywanie podsłuchów, wykrywanie obserwacji, wykrywanie aplikacji szpiegujących, wykrywanie nadzoru elektronicznego GPS, wykrywanie mniej lub bardziej tajnych wejść, wykrywanie wrogiej działalności przeciwko firmie poprzez pracę z pracownikami firmy, czyli ze źródłami osobowymi, monitorowanie działań personelu, określanie miejsc potencjalnego ryzyka wycieku informacji poprzez dezinformację i walkę z dezinformacją oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Wobec tego, w związku z jakimi działaniami stosuje się kontrinwigilację? Możemy podać kilka przykładów. Podczas ochrony pracownika firmy, na przykład w związku z podróżą służbową, nawet za granicę, podczas prowadzonych negocjacji, podczas organizacji spotkań biznesowych, podczas zaistnienia uzasadnionych podejrzeń o działania spoza firmy, które są ukierunkowane na jej pracownika w związku z pracą tej osoby, w przypadku stwierdzenia wycieku informacji podlegających ochronie, czyli, mówiąc krótko, wszędzie tam, gdzie taka konieczność zaistnieje, w związku z naruszeniem zasad bezpieczeństwa biznesu. Na tym zakończyłbym ten odcinek. Mam nadzieję, że bardzo szybko zobaczymy się w następnym. Cześć!